Ziemaneska, witam was w Igrzyskach Śmierci! Nie ma, że zabijania simów nigdy za wiele. I w ostatnim odcinku pogrzebaliśmy Teresę Podróżnik, ale czy to było fair? No, głosów za wskrzeszeniem, licząc ze mną, czyli najważniejszym głosem ever, było 6. Ale tyle samo było głosów przeciw wskrzeszeniu, czyli mamy remis, technicznie rzecz biorąc. Ale to moja seria, mój głos najsuper, więc wskrzeszamy i decyduję, że idziemy do następnego wyzwania. I w ten sposób jesteśmy na losowaniu, ponieważ w wypadku tej rozgrywki możliwości na 10 są jak najbardziej spełnione nasze tajemnicze wyzwanie. Możemy losować. I niestety, ale trafiło nam się coś mega prostego, czyli morderczy rowerek. Przypomnienie, wyposażenie to lodówka, blat, umywalka, śmietnik z osiedlowego życia, ponieważ nie przywołuje śmieci, rozkładany fotel, rowerek, świn, toaleta i telewizor. Standardowo Max Motives i oni muszą nie umrzeć przez przećwiczenia się, czyli totalne zaniedbanie, albo po prostu z głodu, bo się przegrzeją i klapną, albo po prostu dlatego, że są sierotami. Jak widzimy, Teresa już została, miałam powiedzieć wydziedziczona, ale jak można być wydziedziczonym z dziecka w To brzmi trochę jak takie, wiecie, jak wydzieckowana, wydziedziczona. Wyciągnięto dziecko z niej specjalnym modem. Inseminator ją odinseminował. I teraz jest z nami. Debatable, czy szczęśliwa, ale jest jak najbardziej. Teodor i Tina sobie robią rzeczy, a ona ogląda telewizję. I tak specjalnie ustawiłam telewizor tak, żeby nie mogli oglądać w spokoju na tym. I czy ona tak kiwa głową dziwnie? No spójrzcie. Do góry. I dawaj, i do dołu. Aha, to wyłączyła. Żeby udowodnić mi, że nie mam racji. A nie, nieważne. Dobra, dawaj. Opuszczę tak trochę głowę. I do góry. Oni na rowerkach. Ona szyję ćwiczy, góra, dół. Myślę, że po prostu, że ona zyskała, wiecie, świadomość. Ona jest świadoma tej czwartej ściany między nami. Wie, co trzeba zrobić, żeby przeżyć. Poważnie, ona ich ograła w tej chwili, bo rowerek na pewno działa, był ustawiony tak samo jak ten. Czekam tylko, aż się pojawi, to, wiecie, u nich jest to fitness, to hobby, co za sylwetka, a u niej się pojawi gotowanie, to super zabawa, kulinaria, to coś, czym się teraz interesuje. Ale widzę, że teraz też już się w końcu poddała. Teraz ona pedałuje. Pedaling through the night. Marlena, Otomana i Sromancing, Aleksander Senki mieli swój pierwszy kiss. Oh my god. Oh my god. Dziewczynka 1 się całowała z Jakubem Marcinem. Świetnie, dobrze, cieszy mnie wasze szczęście. Myślałam, że ktoś jeszcze. Dajcie więcej info. To jest taka... Tu mamy jeden dramat, ale obserwujemy, co tam się w tle dzieje z rodzinami, które mimo wszystko dalej istnieją. I ja specjalnie zostawiam ich na story progresie, żeby zobaczyć, co się tam odpinkoli. Nie odpinka, ale się za co na Instant Gaming, gdzie macie fajne promocje na gry. Standardowo przypominam o Simsach 3. Tutaj wam farszuję kilka na ekranie, które są w super cenach. Do tego widzę, że jest fajna promocja na remastery Tomb Raider. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, bo w sumie nigdzie tego nie ma tak naprawdę, ale ja strasznie lubię Tomb Raidera i widząc po tym, że w końcu grafika jest jakkolwiek nie kująca tymi trójkątnymi cyckami Lary w oczy, spoko, to naprawdę te pierwsze części ja się nawet będę kusić. A jeśli wolicie coś nowszego z Lary Croft i tańszego, to moje topki to jest Tomb Raider Legend i Tomb Raider Underworld. A coś w ogóle spoza tego realma, A Little to the Left ostatnio zasypuje moje shorty na YouTube i za każdym razem jestem zachwycona tą grą, także i to polecam. Jeśli coś z tego wam się podobało albo sami chcielibyście przeżyć promocję, to zapraszam na Instant Gaming, link afiliacyjny jest w opisie i wracamy. Aha, po co zjeść, jak możemy tacy spoceni? W sumie, jakbym była tak spocona, to mi się w sumie też walnęła jeszcze na rowerek, jakbym miała siłę. Po co jakby się umyć, jak zaraz będę śmierdzieć, ale z drugiej strony z takim podejściem mogłabym nie wycierać dupy. Bo tak się jak prędzej czy później pójdę znowu do kibla, więc po co cię marnowanie, właśnie marnowanie papieru. Biedne drzewa cierpią, tylko po to, żeby ostatnim widokiem w ich życiu była nasza dupa. Okej. Okay. Patrząc na to, że one śpią, najgłodniejszy pewnie będzie Teodor, więc czekamy. A few moments later. Też poszedł spać, ale jest mega głodny. Aha, Tina też, ale ona wsiadła na rower. No to teraz mają krawat, jak to się mówi. Wiecie, because they have a tie. No ona jest wyzerowana, on zaraz będzie, więc pytanie, kogo pierwszego nawiedzimy? Ją? Czy ona wstanie? No bo mówię, jest jeszcze taki moment, że oni mają zero, ale mogą formalnie się przeżyć. Ale ja do tego mówię, rączki nie przykładam, patrzę, czy sam AI ich pchnie do ocalenia się.
No tak, jesteś mega głodny, mega śpiący rowerek, to jest w tej chwili super rozwiązanie. A ją obudził, a myślałam, że jak autobus ją budził, to może pójdzie coś zjeść, ale nie. Rower musi być, forma musi być. To w ogóle ma u nich najwięcej tego, tak, znaczy nie fitnessu, tylko... Ona ma już 7, 3 i on ma 7. Jeszcze do tego logiki. Gdzie ty zdobyłeś 7 logiki? Dlatego, że żona umarła. To logicznie ograna zostałaś kobieta. Ten punkt to mi się należy. Bo Teresa jest w porządku. Mówię, Teresa zyskała świadomość po tym wszystkim. Ona jest teraz królową życia. One pair of pants later. Ja się tak przełączam między nimi. Nie wiem czemu... Jak tak macham, wiecie, też z lewa na prawo, patrzę, czy może ktoś mi zacznie wstawać i umierać, to mam takie uuu, makeba, makeba, tu, 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 can I get it? Uuu. One operation later. On jest teraz w gorszym stanie, ale no nie na długo, jak ona weszła na rowerek. Naprawdę, czemu to musi dochodzić do takiego momentu, że oni się... Myślałam, że umarła i miałam takie, gdzie jest Grimm, ale nie. Poszła spać na podłodze, wygodniejsze, wzięła lepsze dla pleców. Wszyscy są tak blisko, mówię, to mnie tak wkurza, jak oni są tak na krawędzi, bo to jest takie prowokacyjne. On niby jest blisko, ale ona jest bliżej i leży na podłodze, więc ta z jakiegoś powodu się nie budzi. No, nie mówcie mi, że ona to... No, miałam takie, no nie mówcie mi, że ona to przeżyje z takim głodem. Myślę, że to otwieram spanie na podłodze, jakby ona spała na tym, to by się normalnie obudziła, tak to ją... Big oof, big yikes. Czy ojciec się nie przejął jej śmiercią? No, przez chwilę miałam takie, że nie widziałam u niego nagrobka i miałam takie, no ojciec roku, nie? Tutaj jest tak trochę mało miejsca, żeby te świeczki dawać, więc po prostu świeczki będą stały przed. O! Tereska, nie Tinka! Tereska mora wcześniej, oświetlona będzie na drodze do nowego życia. Czuję się klaustrofobicznie między tymi ścianami, więc miejmy to szybko ze sobą. No, uważam, że wskrzeszenie było tego warte, bo naprawdę, moim zdaniem, widać różnicę w Teresie. To jest zaskakujące, że Sim został wskrzeszony i nagle tak jakby jego AI lepiej funkcjonuje. Będę chciała kiedyś to chyba zbadać dokładnie, jakby czy jest definitywna różnica między tym, co Sim robi przed i po wskrzeszeniu, bo może faktycznie coś w tym jest, że ma być taki poziom samoświadomości, ma wzrosnąć u AI w tym momencie, że było, byłem w afterlife i tyle widziałem, tyle teraz wiem i w ogóle jestem taki cool. To jest moje predikamenty, które będą, ała, sprawdzane kiedyś, może, nie wiem, nic nie obiecuję. Widzimy wszyscy, jak wygląda moje próby ogarnięcia czegokolwiek. W takim razie na wyzwaniu numer 3 będziemy mieć finał. Bo będzie się mierzyć żona z mężem. Znaczy jakby to było tak, o tak, bo to jest żona z mężem, to już musi być finał. Nie, w sensie, no zostaje nam dwóch Simów, więc finał. Zobaczymy, czy Teresa zostanie takim, wiecie, underdogiem, czarnym koniem, kurde, tego wyzwania. I słyszę, że już jeżdżą na rowerku, widzę, żadnej lekcji się nie nauczyli. W każdym razie wam dziękuję za duże wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję moim do bycia super wskrzeszenia niepotrzebującym, dla rowerka się nie zaniedbującym, nieśpiącym na podłodze, bo niechcącym od Grimma, umierającym, wspierającym. No i do ziemniaczania. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.